dawno chyba na meczu Wisły nie było tak oszałamiającej liczby dziennikarzy. Bardzo się cieszę, bo to oznacza, że jesteście Państwo z nami i mam nadzieję, że tak będzie przez całą rundę. W dzisiejszej konferencji prasowej biorę udział pan Andrzej Nowakowski, prezydent miasta Płocka. Pan Krzysztof Moszyński, prezes Wisły Płock Spółki Akcyjnej. Wiceprezes klubu pan Jacek Kruszewski. Pan Szczepan Targowski, członek Rady Nadzorczej Wisły Płock. I pan Mieczysław Broniszewski, i stary, i nowy trener naszego klubu. Bardzo proszę, panie prezydencie, o głos. Proszę o wprowadzenie do tej konferencji. Szanowni państwo, witam państwa bardzo serdecznie raz jeszcze. Muszę przyznać, że dziennikarze z niecierpliwością wielokrotnie pytali mnie, kiedy będzie ta konferencja, kiedy w końcu uda się spotkać, porozmawiać. I cieszę się, że dzisiejszy, ten cotygodniowy briefing prasowy odbywa się właśnie tutaj. To już najwyższy czas, najwyższa pora, byśmy wspólnie razem porozmawiali o Wiśle. Oczekiwania są ogromne i właściwie tutaj nikomu do głowy nie przychodzi nic innego, jak tylko awans, który ma stać się faktem w czerwcu, a kto wie, czy nie kolejny w kolejnym czerwcu i oby tak dalej. Natomiast to są pewne zadania i cele, które ja jako prezydent, ale także zarząd, trenerzy stawiają sobie, wierząc, że jesteśmy w stanie temu podołać. Ja, co najważniejszego jako prezydent mogłem zrobić, to już zrobiłem. Dokonałem zmian w Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza powoła prezesa i wiceprezesa, którzy cieszą się moim zaufaniem i których zadaniem będzie to, o czym powiedziałem. Taka organizacja pracy w klubie i taka praca, ażeby zakończyła się ona sportowym sukcesem, czyli awansem na razie do pierwszej ligi. Witam państwa serdecznie i jednocześnie przepraszam, że ta konferencja jest tak późno, to znaczy 1 marca, a nie wcześniej, od razu po powołaniu nas przez Radę Nadzorczą. Wynikało to z różnych względów, przede wszystkim względów organizacyjnych, jak również sportowych, żeśmy mogli się spotkać z państwem dzisiaj i coś państwu konkretnego powiedzieć. Jak wiecie, wczoraj dopiero się zakończyło okienko transferowe i żeby uzupełnić kadrę, mieliśmy czas do dnia wczorajszego, a w międzyczasie musieliśmy podjąć się nie tylko sportowych zadań, ale również zmiany organizacyjnej klubu, zmiany schematu organizacyjnego, regulaminu organizacyjnego, jak również regulaminu zarządu, co równocześnie trzeba było również pracować nad tą strefą, można powiedzieć, sferą sportową, to znaczy wzmacnianie tego zespołu, ewentualnie pożegnanie się z niektórymi zawodnikami, którzy w naszym odczuciu nie stanowili wzmocnienia. Ja przyszedłem tutaj do Płocka z uwagi na to, że uważam, że zarówno ten klub, jak i miasto zasługują na więcej niż na drugą ligę. Mogłem spokojnie pracować nadal w Łęcznej, natomiast uważam, że w poprzednim okresie wspólnie tutaj z kolegami, bo przecież nie ja sam, doprowadziliśmy Wisłę w pewnym okresie nawet na szczyty polskiej piłki. Uważam, że zarówno miasto, jak i klub zasługują na piłkę w dużo lepszym wykonaniu niż dotychczas. Ja uważam, że na dzisiejszej konferencji bardzo serdecznie dziękuję, że przybył pan prezydent, co jednoznacznie świadczy, że bardzo miastu zależy na tym, żeby piłka w Płocku wróciła na wyżyny. Ale to jest tylko sport. My możemy wszystko zrobić, natomiast tych 11 ludzi na placu będzie bezpośrednimi aktorami tych wszystkich naszych widowisk, myślę, że zwycięskich. Natomiast jeżeli państwo byście mieli do nas pytania, to bardzo serdecznie proszę. Ja już na wstępie powiedziałem, że klub będzie działał przy otwartej kurtynie. Nie będzie tutaj żadnych tajemnic, zarówno dla środków masowego przekazu, jak i dla kibiców. Dziękuję bardzo. Prezes już sam wołał. Prosimy o pytanie. Ja mam pytanie do trenera. Na jakim etapie jest teraz drużyna, jak jesteśmy przygotowani do tych rozgrywek, które przyjmiemy?
Witam Państwa jeszcze raz serdecznie. Jeżeli Pani pozwoli, to bym może rozpoczął w innej wersji. Ale na to pytanie postaram się odpowiedzieć. Otóż chciałbym mimo wszystko zrobić maleńki rys historyczny z tego względu, że powstał nowy projekt, który zaprezentował i Pan Prezydent, i Prezes Moszyński. Ja w ten projekt zostałem wciągnięty i nie odmówiłem tego. Ale rys historii wygląda w ten sposób, że ja tutaj kończyłem studia pedagogiczne, tutaj z obecnym Szczepanem Targowskim grałem trochę Wiśle, Płock, i miałem to, ten zaszczyt wprowadzić Wisłę do pierwszej ligi. To był piękny okres, o którym mówił Prezes Moszyński, i ten okres w pewnym sensie no, został w jakiś sposób zmarnowany. Byłem jeszcze na ostatnim spotkaniu, kiedy walczyliśmy o Wisłę i trochę zostaliśmy pognębieni przez byłego prezesa Kownackiego, który nawet nie wiedział, jak ciężko jest prowadzić zespół do ligi. Ile ludzi na to musiało pracować. Robię ten rys celowo historyczny z tego względu, że jak prezes powiedział, Wisła była na szczytach. Wisła grała w pucharach. Jest wiele klubów w Polsce, którym się nigdy to nie udało. A jednak w Płocku to się udało i to zostało wszystko w jakiś sposób zmarnowane. W związku z powyższym, kiedy powstał ten nowy projekt, no, nie umiałem odmówić prezesowi i zgodziłem się na to. Sam jestem edukatorem w szkole trenerów, wykładam także kształcę trenerów, biorę udział w różnego rodzaju konferencjach UEFA-owskich, jestem cały czas na bieżąco. Zapytała Pani, na jakim jesteśmy etapie. Jest to etap, o którym mówimy, że interesuje nas awans i ten awans chcemy osiągnąć. Oczywiście nie mówię, że będzie to łatwo, bo w piłce nożnej nigdy się nie da wszystkiego przewidzieć, prawda? Niby to jest prosta gra, trzeba strzelić i obronić, prawda? Ale są pewne etapy adaptacji i tak samo jak i teraz jest szansa na to i tą szansę chcemy wykorzystać. Oczywiście bardzo ważny jest dobór zawodników. Staramy się jeszcze ten zespół wzmocnić. Oczywiście wprowadzając troszeczkę inną technologię pracy, dużo pracy z piłką, dużo pracy tak zwanej taktycznej. No i oczywiście wszystko będzie weryfikowała każda runda, każdy mecz. Jak tutaj już wspomnieliśmy, no chcemy nasz klub, ja to tak nazwałem może troszeczkę banalnie, ale reanimować, dlatego że on po prostu troszeczkę się stoczy. Czy nam się to uda? Ja jestem optymistą. Optymistą jestem z tego względu, że potrafię ciężko pracować, a tutaj pracuje się w tej chwili gdzieś od 1 lutego po 12, po 14 godzin. Czy to prezesi, czy my trenerzy, którzy tutaj, ja jestem ze swoim takim asystentem, który bardzo młody, zdolny chłopak, Marek Końko, będzie nam pomagał. Będzie tutaj z bramkarzami zajmował się też, będzie osoba no, znana, bo to był reprezentant Polski, Mariusz Liberda. Także staramy się wszystko zrobić, żeby ci zawodnicy mieli zapewniony absolutnie prawidłowy tok szkolenia. Jak będzie, no to wiadomo, że czas okaże, ale jeszcze raz powtarzam, jesteśmy tutaj optymistami.